No, festiwal się rozrósł, ale nadal jest on jednak tam jakimś tam jednak małym festiwalem na tle tych wielkich imprez, a przeszkodą jest właściwie tylko są finanse, no bo festiwale robione za 5 milionów złotych, no nigdy festiwal robiony za 100 tysięcy nie może być takim festiwalem. Tam jest sztab ludzi, które pracują na etacie cały rok na to. U nas jest 2-3 osoby w porywach 5 przez 3 dni, więc no robimy tyle, ile możemy za to, co się da. No ale staramy się to wszystko robić na poziomie, że to miało ręce i nogi. Chcemy być też oryginalni, niesztampowi. Staramy się wszystko robić po swojemu, nie korzystać z tego, co widzimy na innych festiwalach, bo ja przecież też na wielu festiwalach byłam i w Polsce i gdzieś tam. I tak muszę powiedzieć, że na 90% imprezach wszystko się jednak odbywa w taki sztampowy sposób. Ktoś wychodzi, zapowie, leci film, jest spotkanie przy stoliku. No staramy się jakoś to ożywić. Chcieliśmy coś zrobić tutaj, posiłkując się artystami stąd, przygotować coś na festiwal muzycznego, bo to zawsze tak trochę bardziej uroczyście niż filmowo. Sama w nocy spać, gdy za oknem tramwaj grał. Dobrzy ludzie dali parę szmat, w końcu co mieli dać. Żeby coś zrobić w oparciu o teksty osieckie, myślałam od wielu lat. No i tak na początku szukałam zespołu i myśleliśmy z Krzysiem, że gościnnie po prostu zaśpiewamy po jednej piosence. To jakoś tam później się to tak potoczyło i rozrosło, że w sumie zaśpiewaliśmy sami. Jeden aktor nie mógł, bo gdzieś tam dostał od nas, stąd gdzieś tam dostał rolę i wyjechał do Stanów, więc jakoś tak wyszło, że zostaliśmy z tym w dwójkę. Więc to nie przeszkadza. Faktem, że to trochę zajmuje czasu, bo jak przychodzimy na próbę, powiedzmy na 18, to jesteśmy do 23, ale to nie koliduje w ogóle. Sprawy radnych. Ja zawsze wybieram tak, bo to są powiedzmy dwie próby w tygodniu, no to jeszcze zostają 4 dni, prawda? Także tu można się zmieścić, jeżeli chodzi o sprawy radnego. Krzysiem pierwsze rozmowy na temat tego, żeby coś razem przygotować, były rok temu na bankiecie po festiwalu, jeszcze z Alkiem Podolakiem, bo właśnie o nim mówiłam, bo mieliśmy to robić na początku w trójkę. No, że musimy coś razem zrobić, tym bardziej, że Krzysiu zagrał epizod z nami w filmie, znaczy nie w moim, ale tam gdzie ja też grałam. Z Alkiem tak myśleliśmy, żeby coś zrobić właśnie muzycznego. Krzysiu chciał to z nami zrobić, jakąś taką... Czuję chyba potrzebę, w genów nie da się oszukać, cała rodzina aktorzy, więc gdzieś tam z niego wyszło. Nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o scenę, to nie jest dla mnie jakby trudność wyjść i coś tam podegrać, zagrać. W latach 80. pracowałem w Teatrze Lubuskim i dosyć dużo statystowałem u pani Meissner w różnych spektaklach, także tutaj nie było. Dla mnie było jakby... To jak zaśpiewam, bo ja śpiewam tylko przy goleniu, także
I pierwsze próby to była masakra, bo jeszcze nie było Nataszy i to było coś strasznego. Dopiero tutaj Natasza to wszystko ustawiła. Wokalnie całość przygotowała Natasza Smirnowa. No, ani Krzysiu wcześniej, ani się nie uczyliśmy śpiewać, ani nie śpiewaliśmy publicznie. No, po wysłuchaniu mówiła, że na przykład wyżej albo niżej, tak jest dla nas lepiej. No i takie jakieś tam techniczne sprawy. No tyle, ile można przez chwilę, bo wiadomo, ludzie się uczą śpiewać. Tam, nie wiem, 5 lat na studiach i dalej, a my to zrobiliśmy, nie wiem, w 2-3 miesiące, co jakiś czas, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie mieliśmy jakąś tam 3-godzinną próbę. Marzena mi tam podrzuciła chyba z 6 piosenek. Ja wybrałem z tego Moje serce, bo tam był jeszcze jej portret, piosenka z filmu Prawo i pięść. Mnie te piosenki jakby, serce było, ale jej portret nie bardzo mi podchodził, to sobie właśnie wybrałem tą piosenkę i tamte odrzuciłem, Marzena mówi to weź sobie wybierz jakieś, to wybrałem z filmu Małżeństwo z rozsądku i z filmu Wojna domowa. Założenie było takie, żeby to były piosenki z filmów, ale są to piosenki nie tylko z filmów, dlatego nazwaliśmy piosenki nie tylko filmowe, bo bardzo chciałam niektóre piosenki zaśpiewać po prostu, takie, które kocham. Właśnie przygotowywaliśmy to z myślą, że to będzie raz podczas festiwalu jako taki dodatek do filmu na inaugurację, ale było to fajnie przyjęte i odważyliśmy się jeszcze powtórzyć i będziemy chcieli jeszcze powtarzać. We wrześniu gramy jeszcze raz, 20 września gdzieś tam we Wrocławiu mamy zagrać, także myślę, że jeszcze może tam parę razy. Dorobimy trochę, bo jest za krótkie, bo mówię, to było jako robione, jako przygotowywane jako taki dodatek do filmu, a nie jako taki koncert. Nawet nie mieliśmy odwagi nazywać tego koncertem, tylko nazwaliśmy wieczór z piosenką, nie tylko filmową. My oczywiście chcemy to, bo to trwa tylko około 50 minut, to trzeba jakby przedłużyć ten spektakl, czyli musimy dorobić przynajmniej jeszcze 4 do 5 piosenek. No dwie zupełnie różne sprawy, oczywiście znacznie przyjemniejszą i dającą więcej satysfakcji są te wszystkie artystyczne rzeczy, które robię przy okazji festiwalu, a nie te organizacyjne. Ale te organizacyjne też są fajne, jeśli nic nie staje na przeszkodzie i nie trafia się na opór materii i na różne nieprzewidziane i niemiłe sytuacje, to jest wszystko okej, okay, da się to pogodzić. Krzesło, ławkę, stół, a ja...